Cześć, tu Meru z HDTV Polska. No i słuchajcie, jesteśmy na stoisku LG. Jak widzicie, pierwszą rzeczą, którą wpadł mi w ręce, jest najnowszy smartwatch, tym razem właśnie od firmy LG. No cóż, pierwsze co rzuca się w oczy, no to jak widzicie, jest to po prostu właściwie klasyczny zegarek. I to główna cecha, która odróżnia ten zegarek od konkurencji. Szczerze to mi się bardzo ten temat podoba, dlatego że rzeczywiście zegarek wygląda jak zegarek. W tym momencie, jeżeli założymy go na rękę, to nie będzie się znacznie oznaczał. Powiem wam, że z tymi zegarkami to chyba jest jak z butami, że będzie można sobie kupić jeden czy dwa zegarki i w zależności od tego, na jaką, w jakiej okazji wychodzimy, możemy założyć taki oto klasyczny zegarek na Androidzie, albo też zegarek, który wygląda bardziej technologicznie, jak na przykład Samsunga. Klasyczna opaska. No super sprawa. Dobrze, że nie możemy go nakręcić. Też by było śmieszne. W tym razie mamy tutaj klawisz. Tutaj widzę, że jeszcze oprogramowanie nie jest finalne, ponieważ mamy tutaj jakieś demo obrazy. Możemy oczywiście się pobawić, ale nie jest to tak wersja skończona jak w przypadku Samsunga. Ale wrażenie robi na pewno ten okrągły świetlacz, tak zobaczcie, no wszystko jest bardzo dokładnie dopracowane. To mnie najbardziej ciekawiło, czy on będzie postrzępiony, czy nie. Ale nie, jest idealny. To jest super sprawa, naprawdę jest piękny, myślę, że też na sobie sprawie. To już robi wrażenie. Przynajmniej wiele rzeczy możemy zobaczyć z wyjmowania telefonu z kieszeni. Super.